Jak tu koleżanka wspomniała, staramy się tworzyć wizerunek wirtualnej rzeczywistości jako technologii dedykowanej wszystkim. Także na wstępie mogę powiedzieć, że jest to rynek dość niewdzięczny, bo jednak oparty jest o problemy wynikające jakby z takiej awersji do różnego rodzaju technologii przez ludzi. Często spotykamy się z tym na przykład, że jak ktoś ma przetestować wirtualną rzeczywistość, w ogóle pytanie zadam, ile z was testowało rowerek, który przeprowadziliśmy dzisiaj tutaj? No właśnie, i to jest ta wersja do technologii, o której mówię, także warto na pewno to przetestować i zobaczyć, bo wierzcie mi, że to jest ostatnie medium, które tak naprawdę ten świat spotka, no bo co możemy sobie wyobrażać dalej, skoro już do świata wirtualnego wchodzimy, to dojdzie do tego etapu, że będzie trzeba nam coś wszczepić do mózgu, założyć coś na nasze gałki oczne i wtedy faktycznie wszystko będzie wyglądało inaczej. Ale nie też przyszedłem tylko mówić o tej wirtualnej rzeczywistości, tylko stricte o tym biznesie, który robimy i kreowaniu tego, bo tak jak wspomniałem, bez żadnego doświadczenia zrobiliśmy firmę, która działa już od 1,5 roku. Z zespołu 3-osobowego zwiększyliśmy się do zespołu 15-osobowego. Także myślę, że jest to pewnego rodzaju osiągnięcie, ale popełniliśmy wiele wielkich błędów i małych błędów na drodze, którą po prostu pokonywaliśmy w ramach tworzenia tego. I też o tym chciałbym wam właśnie powiedzieć, bo być może są tu osoby na sali, które też marzą o otwarciu własnej firmy, bo ja dokładnie 2 lata temu też szukałem inspiracji, pracowałem na etat, siedziałem przy biurku, pracowałem 8 godzin dziennie. To było wspaniałe, jak patrzę teraz z perspektywy czasu, bo faktycznie wracałem do domu o godzinie 17. No i co teraz? Czekamy na rano, budzimy się rano, idziemy znowu do pracy, robimy to samo i to samo i to samo. Do tego, no wiadomo, jak mówimy, spróbujemy zrobić firmę, no ale nie wiemy o tym nic. Nie mam o tym bladego pojęcia, jak to zrobić. Idziemy do urzędu, no ale to trzeba jakoś formalnie załatwić. Warto by było mieć te kompetencje, które pozwalają iść dalej z tym wszystkim. Dlatego jest kilka takich dość istotnych punktów, które uważam są fundamentalne, jeżeli chodzi w ogóle o podejście do początków, pierwszych kroków w firmie. Pierwszą rzeczą uważam taką, jak powiedziałem, fundamentalną właśnie jest zespół. Pomysł ten został tak naprawdę wykiełkował w głowie w roku 2012, kiedy na Kickstarterze, pewnie kojarzycie ten crowdfundingowy portal, powstały pierwsze gogle Oculusa. To były tak naprawdę gogle niczym mające się do jakości tego, co mamy teraz, ale to już była taka namiastka, która pozwoliła mi, 19-letniemu chłopakowi, powiedzieć: wow, zrobimy kiedyś ciężarówkę, będziemy jeździć z nią po całej Polsce i pokazać wszystkim, jakie to jest super. No ale wiadomo, rozbijamy się o finanse, o wiedzę, doświadczenie. Czekaliśmy też na odpowiedni moment technologiczny, który właśnie 2 lata temu nastąpił, kiedy zostały wydane pierwsze gogle, naprawdę dobrej jakości, w momencie, kiedy założyłem je przy jednym z projektów, który realizowałem. Gwarantuję wam, że w głowie od razu urodziła mi się myśl, wypowiedzenie teraz, czy poczekać jeszcze chwilę, bo wiem już, co chcę robić w życiu, wiem, co mnie pasjonuje, a szczególnie, że całe życie spędziłem przed komputerem i moja mama zawsze mi powtarza, że jest to no, w zasadzie śmiercionośne i nic dobrego z tego nie będzie. Co się okazuje? Robimy z tego realny biznes. Także myślę, że w przypadku doboru tego zespołu warto zwrócić uwagę na kompetencje. Jeżeli robicie coś sami, gwarantuję wam, że nie da rady zrobić fajnej firmy, prosperującej naprawdę w bardzo przyzwoity sposób, samemu. Bo wiele aspektów tutaj chodzi o nałożenia, social media, prowadzenie marketingu, aktywna sprzedaż, pozyskiwanie klientów. Możemy robić to sami, ale fajnie, jeżeli wspomagamy się, że tak powiem, usługami zewnętrznymi, osobami z zewnątrz. Także warto zwrócić na to uwagę. Ja mam naprawdę świetnych wspólników. Dobraliśmy się w taki sposób, że ja jako ekstrawertyk, mega zestresowany dzisiaj, stoję tutaj przed wami i mówię o tym, co robimy. Mój wspólnik Mateusz, osoba handlowa, wylewająca zawsze zimny kubeł wody na moją głowę, kiedy wychodzę do niego z jakimiś totalnie abstrakcyjnymi pomysłami na nowe usługi, na nowe formy produktu. I Damian, mój trzeci wspólnik, który doszedł na naszej drodze do końca, ostatni, ponieważ wtedy już wiedzieliśmy, że nie mamy wiedzy technicznej. Mówimy, kurczę, ja nie złożę komputera w życiu. Ja nie mam zielonego pojęcia, co gdzie wszczepić tak naprawdę, podczepić i tak dalej. Także wiedza moja techniczna była na poziomie 0. Mateusza również. Damian handlowo i, że tak powiem, tak relacyjnie, no to jest to człowiek jak informatyk, typowo. On stroni od takich relacji, jednak faktycznie technicznie nas mocno wspiera. I jeżeli Damian mówi, że coś nie działa, to naprawdę nie działa. To jest na tej zasadzie. Kolejna rzecz, slajd już widzę, się wyświetlił zresztą. Są to emocje. Z emocjami jest tak, że przy zakładaniu firmy, kiedy położycie wypowiedzenie i podpiszecie pierwszą umowę, nie wiem, wynajęcie lokalu albo cokolwiek innego, no to w tym momencie zapala się taka lampka. Mówi, o kurde, to jest ten moment. Teraz muszę zacząć już pracować, teraz muszę zacząć to wszystko robić, no bo zadeklarowałem się tak, powiedziałem, no trzeba być dzielnym w swoich przekonaniach. Także moja jakby puenta z tego idąca jest taka, że nie bójmy się tych emocji, bo emocje, strach, nerwy, zdenerwowanie,
nie odpuszcza to nikomu. Wierzcie mi, że ludzie stojący tam na backstage'u, mimo że robią to wiele lat, potrafią być mega zestresowani, a jednak to dalej robią. Także zawsze po tych złych emocjach przychodzą te dobre emocje. Kiedy zrobimy coś, co wykracza poza nasze możliwości i wychodzimy za tą strefę komfortu, którą obecnie też przekraczam właśnie stojąc tutaj, czujemy ten rozwój, bo schodząc później, realizując zadanie, siadając na spokojnie w domu, mówimy, no, było super, tak, warto było zrobić, warto było poświęcić kupę czasu, noce, żeby siedzieć i to realizować, mimo że to nie było już 8 godzin pracy dziennie, bo my wstawaliśmy bardzo wcześnie i chodziliśmy spać naprawdę o godzinach późnonocnych. Kolejną rzeczą to jest rozwój. Zawsze mnie martwiło właśnie w firmie, w której pracowałem, to, że w zasadzie produkt, którym gdzieś tam obsługiwałem, bo pracowałem często jako handlowiec, no był cały czas taki sam, no, sprzedawaliśmy non-stop to samo rozwiązanie, mówiliśmy non-stop o tym samym, brakowało takiego polotu, takiego czegoś, co powoduje, że ja po roku mówię, no ekstra, trzeba to dalej robić, bo to ma perspektywę i to się cały czas rozwija. I jakby tutaj też staramy się w naszej firmie młodej, świeżej, podchodzić do tego w taki sposób, żeby jeżeli czujemy, że wkrada się jakaś taka monotonia, staramy się szukać nowych projektów, organizować jakieś rzeczy, jeździć do klientów albo nawet tworzyć produkty MVP, które możemy później zabrać do klienta z danej branży i pokazać, że na niego też jest pomysł. Bo nawet z ciekawości wam powiem, że mieliśmy zapytanie z branży cukierniczej, chwaląc się oczywiście, że wirtualna rzeczywistość dla każdego biznesu. Branża cukiernicza powiedziała, no dobra, to co wymyślicie dla nas? No i branża cukiernicza, wirtualna rzeczywistość, nie ma to teoretycznie żadnego sensu. Ale okazało się, że wymyśliliśmy dla nich bardzo fajną rzecz, mianowicie tworzyli torty, ogromne torty, które kosztują po 6-7 tysięcy złotych, tak? Wydać 6-7 tysięcy w kieszeni Polaka to nie jest łatwo, bo Polak, wiecie, dwa razy złotówkę obejrzy, zanim ją wyda. Także jest to pewnego rodzaju ryzyko. Wirtualna rzeczywistość dała im tą możliwość, że można było zobaczyć ten tort z bliska, przekroić go na pół, zobaczyć, jak on wygląda wewnątrz. Przez to klienci zupełnie inaczej nabierali tego doświadczenia, znaczy zaufania do nas, jeżeli chodzi o producenta tego tortu. I przez to łatwiej było im podjąć po prostu decyzję, uderzając stricte w ich wyobraźnię. I to jest fajne. Nie każdy musi mieć wyobraźnię, po to są narzędzia, żeby z nich korzystać. Także co, jeżeli będziecie otwierać kiedyś filmę, myślcie o tym w perspektywie dalszej. Nie róbcie tak, że stworzycie coś i zostawicie to, żeby sobie żyło. Nigdy tak nie będzie. Będzie to żyło krótko, będzie żyło oczywiście, ale w końcu przestanie. I teraz przechodzimy do kwestii już usługowej. Jak już macie ten produkt stworzony, no to wiadomo, dajecie jakiś standard obsługi, zawsze. Musi on być dobry, lepszy, gorszy, ale zawsze jest taki sam albo rozwojowy. Czyli z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że jak w restauracjach, ja mam taką anegdotę nawet w tym przypadku, bo zadzwoniłem ostatnio do kolegi, bo chodzimy do takiej restauracji na Piotrkowską na spotkania, robią wyrąbiste kanapki, naprawdę rewelacja. No ale ostatnio zabrałem właśnie prezesa dużej firmy IT na spotkanie do tej restauracji, no i co się okazuje? Bułeczka nie jest nieświeża, kiedyś była pyszna. Bekon, który był podsmażany i tam karmelizowany, był kiedyś rewelacyjny, teraz był do bani. Doszedłem do wniosku, że z racji, że moim kumplem jest menadżer tego lokalu, powiem mu uczciwie, jak wygląda sytuacja. No i on tak oczywiście tam powiedział, był dość zniesmaczony tym, w jaki sposób nas obsłużono, ale mówi, że w jego branży najważniejsza jest ta powtarzalność. Czyli zawsze jak idziemy po kanapkę, ona musi smakować to co najmniej tak samo lub może nawet trochę lepiej. Chociaż w branży gastronomicznej, jak idziemy na coś, to chcemy, żeby to smakowało w dany i konkretny sposób. Ale myślę, że to nie jest zasada, która tyczy się jednej branży gastronomicznej, bo tyczy się każdej. Jeżeli gwarantujemy jakiś poziom usług już na samym początku, nie dam jakiegoś przykładu tutaj kreatywnego, ale w naszym przykładzie dajemy obsługę taką, że u nas w salonie dana osoba musi przejść co najmniej 5 symulacji. W ciągu godziny, w ciągu jednej sesji, aby mogła zobaczyć, co to jest VR. Wybieramy oczywiście różnego rodzaju przedziału aplikacje, żeby mogli zobaczyć spektrum możliwości tego, tak? Szczególnie jak są pierwszy raz. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzi klient, który gdzieś tam po roku usłyszał, że super, symulacje, tyle symulacji i tak dalej, przychodzi i przeżył 2 symulacje tylko. Tak naprawdę jesteśmy wręcz pewni, że jeżeli nie zrehabilitujemy w jakiś sposób tego, to zostawi opinię po prostu negatywną na nasz temat i to się tyczy generalnie postrzegania naszej marki globalnie. Także mając usługę, musimy zawsze pamiętać, że nawet jeżeli oddamy ją w obce ręce, osobie, która ma ją realizować, która ma ją w ogóle wdrażać, jak poza tobą, bo firma prosperująca bez ciebie to nie jest firma, ustalmy, no to ona musi być na tej samym poziomie jakości albo nawet i wyższym. Dlatego my bardzo na to zwracamy uwagę. O, coś tutaj widzę na czarno się wyświetliło. A, okej. Okay. Dobrze, ale ja już powiem dalej, idąc dalej, finanse i klienci. Zastanawiałem się nad tym punktem, bo to jest dość ważne. Pierwsze firmy zastanawiałem się, okej, okay, skąd wziąć kasę. Chciałem to podzielić na dwa punkty w zasadzie, więc skąd my wzięliśmy kasę?
Nie wiem, przyznam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, skąd pieniądze wzięliśmy na realizację, ale łapaliśmy te pieniądze, które mogliśmy. Unia, jakieś dofinansowania niestety potraktowały nas jako takich kosmitów, tak? No bo nagle mówimy, że chcemy robić wirtualną rzeczywistość, aplikację, że zakładasz gogle i idziesz do innego świata. No to ludzie tacy, którzy siedzą gdzieś za biurkiem albo robią takie rzeczy na co dzień, mówią, no nie, no sorry, ale jesteście, no nie, to lepiej otworzyć kolejną pizzerię na przykład. Okej, okay. Także determinacja tutaj dla nas była bardzo istotna, bo mówimy sobie, nieważne skąd weźmiemy kasę, bo głęboko wierzymy w to, że jak to zrobimy, to nam się to zmonetyzuje. To będzie działało, tylko oczywiście spełniając wszystkie te założenia pod kątem załogi, obsługi klienta i standardu tego, co robimy. A sami klienci, słuchajcie, obsługa klienta, pewnie wszyscy wiecie, bo to są takie standardy, totalne standardy prowadzenia działalności, ale obsługa klienta jest chyba najważniejszą rzeczą, no bo klient przynosi pieniądze do firmy. One się nie biorą z powietrza. One się właśnie biorą z tego, że budujemy fajną markę, budujemy dobrą opinię na nasz temat i ci ludzie do nas wracają, stale do nas wracają, przyprowadzając nowe osoby. Jak to powiedział Michał Sadowski z Brand24, który zresztą jest moim wielkim idolem, naprawdę, jestem jego wielkim fanem, więc powiedział jedną mądrą rzecz, że w obsłudze klienta trzeba być o ciut za uprzejmym. Czyli zawsze, kiedy czujemy od klienta, że no coś mu nie pasowało, tak? Często w restauracjach, ile z was osób w restauracjach dostało niedobre danie, o tym powiedziało? I powiedziało, wie pan co, no można było coś w tym zmienić, no nie do końca jestem zadowolony. Tak uczciwie. Ale zobaczcie, mimo wszystko taka nasza przyzwoitość nie daje możliwości rozwoju tym firmom, tak? Także my zawsze wychodzimy naprzeciw, no bo znamy naturę ludzką, sami nimi jesteśmy. I tak jak mówię, my wyszliśmy z ulicy, zrobiliśmy biznes, więc my pytamy. Pytamy, co jest dobrego, co było złego, co zmienić, co się podoba. Wierzcie mi, że ma to ogromne przekucie w zaufaniu ze strony klientów i w ogóle w budowaniu skali tego przedsięwzięcia, tak? No bo nagle się okazuje, że ta nasza obsługa klienta wyciągnęła nas na najlepiej oceniany salon w Polsce. I tak naprawdę co drugi post, albo bym powiedział w zasadzie 80-90% postów, to jest napisane fajna obsługa. Wiecie, technologia za 200 tysięcy złotych, salon odwalony jak nieco, a ludzie piszą dobra obsługa. No ale mimo wszystko o osób w naszej produkcie, naszych usługach można przeczytać na stronie internetowej, dowiedzieć się wszystkiego. No ale jednak opinia klientów jest bezcenna, no bo jak szukamy, chcemy iść do restauracji, pojechać do jakiegoś hotelu, gdziekolwiek, zawsze sprawdzamy w tych czasach opinię, mając po prostu smartfona w kieszeni. Także warto o tym pamiętać, że klient jest najważniejszy. Nie ma nic ponad klienta i my robimy przysługę im tak naprawdę, przysługę. To jest przysługę tym, że oni mogą przyjść do nas i w ogóle zostawić u nas pieniądze, jeżeli to zrobią rewelacyjnie. Wygraliście wtedy, uważam. Prowadź social media. Znowu taki sztamp totalny, wszyscy o tym wiedzą, ale nikt, uważam, tak jak obserwuję różne firmy, myślą, że można też zrobić to samemu. Ostatnio byłem właśnie w studiu tatuażu, też taka zajawka bardzo, że tak powiem, bardzo popularna w ostatnich czasach i właśnie tak rozmawiam z właścicielem, mówię, a kto u was prowadzi social media? No i właściciel mówi ja. Mówię, no dobra, a kto robi zapisy tutaj, prowadzi to biuro? No ja. Mówię, no a kto tworzy koncepcję na tatuaże, wymyśla te pomysły? No ja. No jeszcze powiedz, że piercing robisz. No robię. Ja mówię, no słuchaj stary, no to siłą rzeczy nie zrobisz tego zasięgu, który byś chciał, jeżeli nie wpuścisz ludzi, którzy się w tym specjalizują. My na przykład przez pierwsze 3 miesiące myśleliśmy, że marketing w ogóle, my jesteśmy rekinami marketingu, że to jest Jezus Maria, my wszystko wiemy. Po czym przyszedł kolega, Adam Błaszkiewicz, który zresztą będzie z nami, mam nadzieję, mocno współpracował i jak to on powiedział, Bartek, te pomysły są fajne, ale ja będę raczej je burzył, niż je klepał ci po plecach i mówił, tak Bartuś, to jest super pomysł, ekstra pomysł, zróbcie to koniecznie. Także jakby on dał mi taką świadomość marketingową właśnie, jak mamy realizować i budować tą markę, aby była globalna. Idźmy dalej, bo zaczyna trochę brakować czasu, zostało mi 4 minuty. Inwestycja. Tam jest nawet takie też zdanie, że milion, który mamy w kieszeni, to nie jest ten sam milion, który mamy na koncie firmowym, bo często ten właśnie naszej kieszeni ma służyć do tego, żeby zadowalać nasze życie, zwiększyć jego standard, polepszyć, pojechać na fajne wakacje, kupić sobie fajną furę. Ale kiedy mamy pieniądze na koncie firmowym, one mogą być warte właśnie tyle, ile są, ile faktycznie są warte, ale może się okazać, że są warte 10 razy tyle. Bo mogę przyznać szczerze, że przez 1,5 roku prowadzenia działalności w zasadzie nie mogę powiedzieć o jakimś splendorze, który wrzucam do swojej kieszeni. Życie, jestem szczęśliwy z tego, co robię, bardzo szczęśliwy, naprawdę robimy mega rzeczy, ale wiadomo, nie jest to takie coś, jak ludzie widzą ze mną, ot, teraz to macie kupę kasy, żyjecie po prostu jak królowie. Mój doradca finansowy, który zarabia naprawdę kupę kasy miesięcznie, jeździł przez pierwsze 3 lata działalności zarabiając około 40 tysięcy miesięcznie Fiatem Tipo. Okej? Okay? Jest to jakaś sugestia z jego strony i też powiedział właśnie, że kiedy masz 100 tysięcy na koncie, stać cię dopiero na samochód za 10 tysięcy złotych.
bardzo zdrowe podejście, bo tak naprawdę młody przedsiębiorca od razu mówi, jest, mam firmę, biorę auto w leasing. Lecimy, będę jeździł, będzie super, Splendor, kupię sobie ekstra ciuchy, przychodzę do firmy i będę palcem pokazywał, co ma robić. No i tutaj przechodzimy do atmosfery w pracy, no bo pokazywanie palcem pokazuje, że no, jest hierarchia. Dzisiaj nawet był właśnie podobny, niestety nie miałem okazji być na tym panelu, ale właśnie ta nazwijmy to, bezstanowiskowość w firmie, to, że my jesteśmy w zasadzie wszyscy równi i nie nazywamy się właścicielem i pracownikiem. My jesteśmy współpracownikami, wszyscy. My działamy w ramach jednego celu. Idziemy w tym, żeby wszyscy mogli zarabiać dobre pieniądze, bo też wychodzę z założenia, że jak być bogatym, to z kolegami. No bo jak będę sam bogaty, to z kim ja wydam te pieniądze na tej zasadzie? Dlatego warto podtrzymać atmosferę pracy. Czasami zabrać tych ludzi, wyciągnąć ich poza teren firmy, oderwać się od tej rzeczywistości, pojechać, zamknąć jeden dzień salon, powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj nie pracujemy, dzisiaj jedziemy nad jezioro, popływać na kajakach, zrobić coś fajnego. Żebyśmy trochę poznali się z innej strony i żeby nie było to, że non-stop robota, której notabene mamy bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że sami wiecie, że atmosfera w pracy jest mega ważna. Pewnie nieraz byliście ofiarami braku atmosfery. Ja nawet tak powtarzam, że firma bez atmosfery to jest takie coś kosmicznego, tak? No bo dojdzie do tego, że zainteresuje się nami NASA, bo jedyne miejsce to jest, na którym nie ma na Ziemi atmosfery, tak? Czyli ta firma. Więc to jest totalnie bez sensu. Dbajcie o to, każdy, kto chce założyć firmę, budujcie tą atmosferę, bo ona naprawdę przekuwa się nad każdą płaszczyznę. To tak krótko, czasu mógłbym się stać i gadać tutaj do was na temat tego, co robię, na temat tego, w jaki sposób budujemy nasze podejście, ale mogę powiedzieć jedno. Biznes bez doświadczenia to jest coś jeszcze fajniejszego, niż jakbyśmy wiedzieli, jak to zbudować. Dlaczego? No bo jest to cały czas odkrywanie, pochodzenie, non stop znajdywanie nowych powodów do tego, żeby budzić się rano i mówić, dobra, dzisiaj wstaję godzinę wcześniej, idę do roboty. Nigdy w życiu bym tak nie pomyślał w pracy na etat. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.